Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj będziemy mieli kolejny wykład, kolejne rozważanie na temat Boga. Mówimy na temat Boga i Mesjasza, ale pierwszych kilka wykładów będzie dotyczyło Boga, a później kolejne wykłady osoby Mesjasza. I ostatnim razem mówiliśmy sobie, kim jest Bóg. Żeby ogólnie zgłębić sobie, dowiedzieć się, kim jest Bóg. I omawialiśmy różne cechy Boga, które nam pokazują, kim jest Bóg. Mówiliśmy, że jest stwórcą. Mówiliśmy, że jest kimś, kto wszystko porządkuje, że nie lubi chaosu, tylko dokonuje porządku, układa wszystko logicznie. Mówiliśmy o ważnej rzeczy, że Bóg jest jeden. Jest to podkreślane często. Mówiliśmy też, że nie tylko jest istotą, ale jest konkretną osobą, że ma uczucia, że wyraża swoją wolę. Mówiliśmy, że ma swoje własne osobiste imię. Mówiliśmy, że nie ma fizycznego ciała, tylko jest tchnieniem, duchem. Mówiliśmy też, że Bóg jest wieczny. Mówiliśmy też o błędnych poglądach na Boga. Jakie są błędne zrozumienia, pojęcia Boga. I w ten sposób omówiliśmy sobie, kim jest Bóg. Dzisiaj chciałbym zastanowić się, jak poznać Boga. Czyli skoro wiemy, kim jest Bóg, to jak tego Boga możemy poznać? I są pewne takie atrybuty Boga, poprzez które możemy Go poznać. I chciałbym najpierw powiedzieć o takich atrybutach czynnych, które dotyczą tylko Boga. Że tylko On się tym charakteryzuje. Jedną z takich rzeczy jest wszechmoc. A więc jest to rzecz, którą możemy przypisać tylko Bogu. A więc jeżeli chcemy poznać Boga, chcemy poznać, kto jest Bogiem, to szukamy, kto jest wszechmocny. Ale nie tylko, kto jest wszechmocny, bo możemy jakiejś mocy udzielić komuś drugiemu albo ktoś inny komuś innemu. Ale ktoś, kto jest źródłem całej mocy. Skąd ta cała moc pochodzi? Bo wiemy, że nawet Mesjasz powiedział, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ale powiedział, dana mi jest. Czyli skoro jest dana, to może być też zabrana. Ale szukamy osoby, właśnie tej osoby, która daje tą moc. Czyli naszego Boga, Stwórcy. Gdzie jest źródło tej wszechmocy? O tym, że Bóg jest wszechmocny, Biblia mówi wielokrotnie. Wszechmoc oznacza, że nic nie jest dla Niego niemożliwe. Że jeśli jest to zgodne z Jego świętą naturą, charakterem, z Jego istotą, to może to wykonać. Ma On moc, aby czynić, co zechce, bo jest wszechmocny. I kilka takich wierszy dla przykładu. Księga Rodzaju, 17 rozdział, 1 do 2. On w zasadzie nawet pierwszy werset wystarczy. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Jahwe Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. A więc sam Bóg przedstawia się jako ktoś, kto jest wszechmogący. Przedstawia się jako ktoś, kto posiada wszelką moc. Jam jest Bóg Wszechmogący. Czytamy też w Księdze Rodzaju, 28 rozdział, 3 wiersz. A Bóg Wszechmogący niechaj Ci błogosławi, niechaj Cię rozrodzi i rozmnoży, abyś stał się zgromadzeniem ludów. Czyli znowu życzenie wyrażone dla kogoś i Bóg jest nazwany Bogiem Wszechmogącym. A więc jest to cecha, która jest nawet wyrażana w opisie Boga. Jest zaznaczane Bóg Wszechmogący. Księga Rodzaju 48:3. I rzekł Jakub do Józefa: Bóg Wszechmogący ukazał mi się w luz w ziemi kananejskiej, błogosławił mi. Czyli jaki Bóg? Wszechmogący. Nie jakiś Bóg mało znaczący, jakiś Bóg wymyślony z drzewa czy z kamienia zrobiony, ale Bóg, który może uczynić wszelką rzecz, który ma wszelką moc. A więc Bóg, który jest żywy, który jest prawdziwy. Czytamy też inne określenia.
Jest na przykład napisane też w Księdze Rodzaju, 18 rozdział, 14 wiersz. Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Jahwe? Takie pytanie jest postawione. Bo to było w kontekście, gdy Sara miała mieć dziecko. Tam jest dalej powiedziane, w oznaczonym czasie za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Czyli jest pytanie, czy jest cokolwiek niemożliwego dla Jahwe? To jest pytanie retoryczne. Nie ma nic niemożliwego. Bóg może dokonać wszystko. Czemu? Bo nie tylko ma moc, ale on ma wszechmoc, wszelką moc. I podobne wyrażenie jest w Księdze Hioba, 42 rozdział, 1-2. Wtedy Hiob odpowiedział do Jahwe mówiąc: wiem, że ty możesz wszystko. Możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Jeżeli Bóg coś postanowi, to może to wykonać, bo ma wszelką moc. Ty możesz wszystko. I Hiob nie zwraca się do Boga w liczbie mnogiej. Wy możecie wszystko, bo jest was trzech, albo dwóch, albo pięciu. Ale mówi do jednej konkretnej osoby, do osoby Boga. Zresztą tu pisze, że powiedział do Jahwe. Ty możesz wszystko. I mówi, i żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. A więc znowu jest powiedziane, twój zamysł, nie jakieś trzy zamysły. Bo jak się mówi, że są trzy osoby, to każda ma swoją wolę, każda ma swój zamysł jakiś. Ale tutaj jest powiedziane, że Bóg ma jeden zamysł, ma jedną wolę. Ty możesz wszystko i żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Psalm 62, wiersz 12 mówi tak. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga. Znowu jest tutaj zaznaczone, moc należy do Boga. Czemu? Bo Bóg ma wszelką moc. Ewangelia Mateusza 19:26. A Jeszua spojrzał na nich i rzekł im: u ludzi to rzecz niemożliwa. Ale u kogo jest to możliwe? U Boga wszystko jest możliwe. Czyli jeżeli byśmy szukali mocy od człowieka, to pewne rzeczy są niemożliwe, niewykonalne. Ale jeżeli Bóg udzieli mocy, to u Boga jest wszystko możliwe. I dlatego Bóg udzielał swojej mocy swoim sługom różnym, którzy dokonywali cudów. Bóg udzielał swojej mocy Eliaszowi, udzielał swojej mocy Mojżeszowi i udzielał też swojej mocy Jeszui, Mesjaszowi. Bo u Boga wszystko jest możliwe. Jest nazwany też wszechmogącym w Apokalipsie na przykład. 1:18. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Mówi Jahwe, Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. 15 rozdział, 3 wiersz. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła twoje, Jahwe, Boże wszechmogący. Czyli też jest tu zaznaczone, że Bóg Jahwe jest Bogiem wszechmogącym. Sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów. Jeszcze jeden wiersz, 19 rozdział, 6 wiersz. Usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: halleluja! Oto Jahwe, Bóg nasz wszechmogący, objął panowanie. A więc znowu zaznaczone, że jest Bogiem wszechmogącym. A więc od Księgi Rodzaju aż po Księgę Apokalipsy cała Biblia zaznacza, że Bóg jest Bogiem wszechmogącym i że moc należy do Boga. Więc jest to jeden z takich atrybutów Boga, po którym możemy Go poznać, czy przez którego możemy Go poznać. Drugim takim atrybutem jest wszechwiedza, która też jest charakterystyczna tylko dla samego Boga, że ma wszelką wiedzę, ma wszelką mądrość, ma najdoskonalszą logikę. Wszechwiedza oznacza, że Bóg wie wszystko. A więc wszechmoc oznaczała, że może wszystko uczynić. Natomiast wszechwiedza oznacza, że może wiedzieć wszystko.
że ma najdoskonalszą mądrość, zna wszystkie rzeczy wszystkich czasów. Nie istnieje nic, o czym by on nie wiedział. Nigdy nie musiał się niczego uczyć. Wszechwiedza czyni Boga nieomylnym, niezdolnym do błędu. My jako ludzie nie mamy wszechwiedzy, dużo rzeczy nie wiemy. Aniołowie też wszystkiego nie wiedzą, ale tym, który wszystko wie, który ma największą mądrość, jest Bóg Jahwe. O Mesjaszu czytamy, że nabywał mądrości, przybywało mu lat i mądrości. Czytamy w przypowieściach, że początek mądrości to bojaźń Boga Jahwe. A więc jeżeli mamy bojaźń wobec Boga, to jest to początek mądrości, bo Bóg jest źródłem mądrości. On ma wszelką wiedzę. I o tym też mówi wiele fragmentów. Księga Izajasza 40:28 mówi, że niezgłębiona jest jego mądrość. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest jego mądrość. Psalm 147, wiersz 5. Wielki jest Jahwe nasz i potężny w mocy. Mądrość jego jest niezmierzona. A więc Bóg jest potężny, a mądrość jego niezmierzona. Nie da się jej zmierzyć. Tak wielka jest ta mądrość. Zresztą, gdy patrzymy na całe stworzenie, na wszystko, co stworzył, jak to wszystko jest harmonijne, a zarazem skomplikowane, to widzimy w tym wielką mądrość, wielką wiedzę Boga. Ale czytamy też, że nie tylko ma tą wielką wiedzę, ale on potrafi nawet przeniknąć do naszych umysłów, do naszych serc. On może wiedzieć nie tylko, jak coś zrobić, jak coś stworzyć, ale może mieć wiedzę, o czym my myślimy, chociaż jeszcze tego nie wypowiemy. A więc może znać nasze myśli, nasze zamysły. Czytamy w Psalmie 44, wiersz 22. Czyżby Bóg tego nie odkrył? Wszak On zna skrytości serca. Przed drugim człowiekiem ja mogę ukryć coś głęboko w sercu. Mogę na zewnątrz pokazywać się, jak Ciebie miłuję, a w sercu chować jakąś urazę, a w sercu chować jakieś złe myśli. Ale przed Bogiem okazuje się, że nie da się ukryć takich rzeczy. On zna skrytości serca, a więc Boga charakteryzuje to, że ma wszelką wiedzę. On może sięgnąć do naszych serc, do naszych umysłów. To samo wyraża Psalm 139, wiersze 2-6. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Mogę się ukryć gdzieś głęboko, pozamykać wszystkie drzwi w pomieszczeniu, może w jakimś bunkrze, w piwnicy gdzieś, ale Bóg i tak mnie widzi. On wie, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. A więc Bóg może się znajdować daleko, ale wszystko widzi, wszystko zna, wszystko wie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. A więc zobaczmy. Bóg wie nawet o naszych czynach, gdy jeszcze nas nie było na świecie, gdy jeszcze się nie urodziliśmy. On potrafi przewidzieć przyszłość. I dlatego On też różne rzeczy, których dokonywał, to wcześniej przekazywał to sługom, swoim prorokom, którzy przepowiadali pewne rzeczy, które się dopiero potem wydarzały. Psalm 94:11 mówi: Jahwe zna myśli ludzi, bo są marnością. Jahwe zna nasze myśli. Przypowieści 15:11 mówi: Szeol i otchłań są otwarte przed Jahwe. Tym bardziej
serca synów ludzkich. Księga Daniela 2:22. On odsłania to, co głębokie ukryte. Wie, co jest w ciemnościach. Nawet jak pogasimy wszystkie światła, on będzie widział, co się tam dzieje. U niego mieszka światłość. A więc on potrafi rozświetlić największą ciemność. Księga Izajasza 46:10. To, co przed chwilką mówiłem. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. I księga Amosa podobną myśl wyraża w 3:7. Zaiste nie czyni Wszechmogący Jahwe nic, jeżeli nie objawił swojego planu sługom swoim prorokom. A więc Bóg to, co zamierza wykonać, swój plan, który realizuje na ziemi, on objawia to sługom swoim prorokom i potem wszystko dokładnie tak realizuje. Bóg zna do przodu to, co się ma wydarzyć. Ma wszelką wiedzę. Czy jest ktoś mu równy? Czy jest druga taka istota, osoba, która by miała wszelką wiedzę? Czy może jakiś człowiek? Czy może jakiś anioł? Możemy powiedzieć, owszem, człowiek może mieć wiedzę, może mieć nawet wielką wiedzę. Ludzie zdobywają tą wiedzę, pogłębiają, a dzisiaj w dobie internetu to tej wiedzy możemy bardzo dużo przyswajać, bardzo szybko, bo jest w zasięgu ręki. Wyszukujemy i znajdujemy od razu. Więc ta wiedza się pomnaża, jest jej coraz więcej. Człowiek może być coraz bardziej wykształcony. Wiedzę mogą mieć aniołowie i mogą tą wiedzę mieć dużą. Ale nikt nie ma oprócz Boga wszechwiedzy, czyli wszelkiej wiedzy. Możemy mieć tylko jakiś ograniczony jej zasób. Chociaż będzie duży, to nie będzie to cała wiedza. Czytamy też, że do Niego należą mądrość i moc, a więc do Boga należy mądrość. On wszystko zgodnie ze swoją wiedzą, z mądrością wykonuje. Także to wszystko precyzyjnie chodzi, współgra ze sobą. Do Boga należy wszelka mądrość. On robi wszystko zgodnie z zasadami logiki. Jest to wszystko uporządkowane. Dlatego też Paweł w liście do Tymoteusza w 6:20 pisze: Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej pustej mowy i sprzecznych twierdzeń. Czyli Tymoteusza ostrzegał: unikaj sprzecznych twierdzeń. Jeżeli coś jest sprzeczne ze sobą, to tego mamy unikać. To mamy odsuwać, bo u Boga nie może być czegoś sprzecznego, czegoś, co jedno zaprzecza drugiemu. Jeżeli wiemy, że 1+1 = 2, a ktoś nam będzie mówił, że 1+1 = 5, to wiemy, że to jest sprzeczność. I to musimy odrzucić. Jest to nielogiczne, niezgodne z Bożym porządkiem. Ktoś zadał takie pytanie: skoro Bóg jest wszechmocny i ma wszelką wiedzę, to czy może stworzyć taki kamień, którego nie będzie w stanie podnieść? Albo czy może stworzyć kwadratowe koło? Albo trójkątny kwadrat? Ale to są pytania takie podchwytliwe, aby próbować zaprzeczyć Bożej Wszechmocy czy Bożej Wszechwiedzy. A tak naprawdę w tych pytaniach jest po prostu już błąd zawarty. Bo to, że Bóg jest przemocny albo wszechwiedzący, nie oznacza, że On będzie coś czynił niezgodnie z zasadami, które sam stworzył, zasadami porządku, logiki. Bo jeżeli narysujemy okręg i nazwiemy go kołem, to nie może on być równocześnie kwadratem. A więc Bóg nie robi rzeczy, które są nielogiczne, sprzeczne. Owszem, Bóg może stworzyć wielki kamień, który będzie bardzo dużo ważył. Ale skoro On jest wszechmogący, to nie ma dla Niego żadnego kamienia, którego by nie podniósł. No ale próbuje się tu znaleźć właśnie zaprzeczenie. No to nie może stworzyć kamienia, którego sam nie uniesie. Jeden atrybut Boga będzie zaprzeczał drugiemu, bo Bóg może stworzyć cokolwiek, ale też
nie może ograniczyć sam siebie, pozbyć się swojej wszechmocy. Bo jeżeli by był kamień, którego nie podniesie, to znaczy, że Bóg by już nie był wszechmocnym. To są ukryte takie pułapki w różnych pytaniach, ale które pokazują nam też, że u Boga musi być logika i porządek, bo w tym jest Boża mądrość, Boża precyzja, wszechwiedza, że On wszystko robi według pewnych praw i dlatego to może tak funkcjonować. Organizm człowieka, świat przyrody. Trzecia cecha Boga, czy może nie cecha, ale taki atrybut Boga, który też dotyczy tylko Boga, to suwerenność. Bóg jest suwerenny. To znaczy, że to On jest szefem. To On może podjąć jakąkolwiek decyzję i nie musi się nikogo pytać o zdanie. On ma absolutne prawo, by rządzić i rozporządzać swoim stworzeniem jak chce. On jest suwerenem. Nie ma nikogo nad sobą. Dlatego mówimy, że Bóg jaki? Najwyższy. Co znaczy najwyższy? Że jest już nad wszystkim. Że nad nim już nie ma nikogo. Nie ma nikogo, kto by nim kierował, kto by mu mówił, co ma robić. On sam rządzi. Czasami o ludziach mówimy, że jakiś człowiek jest suwerenem. Sprawuje jakieś rządy. Ale jest wtedy suwerenem tylko w ograniczonym zakresie. Bo tak naprawdę nad wszystkim jest jeszcze wszechmogący Bóg, który jest suwerenem nad wszystkim. Więc nie ma człowieka, który by był suwerenny, najwyższy, ani anioła. Nawet Mesjasz, czytamy, że nie czynił swej woli, ale czynił wolę Ojca. Czytamy w Księdze Daniela 4:22. Tam była mowa, przemowa do króla babilońskiego. Wypędzą cię spośród ludzi. Mieszkać będziesz ze zwierzętami polnymi. I jak bydło trawą karmić cię będą, będzie cię zraszać rosa niebieska, 7 czasów przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce. A więc nawet jeżeli w jakimś kraju jest jakiś król, jakiś władca, który jest suwerenem, bo uzyskał najwyższą władzę i teraz pełni na przykład jakąś władzę dyktatorską w jakimś kraju, to mimo to czytamy, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim. Czyli nad tymi wszystkimi królestwami ludzkimi jest Najwyższy Bóg. A więc tym prawdziwym suwerenem to On jest. I nawet jeżeli jakiś człowiek się będzie wywyższał, to i tak Bóg może go usunąć. Księga Daniela 4:33. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje. Nie czyjejś woli, ale swojej woli. A więc Bóg robi co chce. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Czyli jest mowa, że może dyktować warunki i aniołom, i ludziom. Według swojej woli. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. Nie ma takiego, kto by mógł Boga powstrzymać przed tym, co on zamyśli. List do Rzymian 9:18-20. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Nie możemy Bogu dyktować warunków. I jeszcze werset z Apokalipsy 17:17. Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. A więc kto to ich tak pokierował? Bóg natchnął serca ich. Więc Bóg też może pokierować pewnymi wydarzeniami,
że zrealizuje się Jego plan, że wykona się to, co On zamierzył, to, co było zapowiedziane w proroctwach. I czwarty atrybut Boga, który charakteryzuje Boga, a z którego obecnie może też korzystać Mesjasz, to wszechobecność. Ale czasami jest to niewłaściwie rozumiane, bo może to być rozumiane w kierunku panteizmu, że wszystko jest Bogiem, albo Bóg jest we wszystkim, a więc gdziekolwiek będziemy, to Bóg jest. Niektórzy właśnie twierdzą, że może On być we wszystkich miejscach w tym samym czasie. Ale to jest tylko takie uogólnienie, bo Biblia mówi nam, że Bóg mieszka w niebie, a ziemia jest Jego podnóżkiem. Ziemia została dana na mieszkanie dla człowieka. Ale niektórzy właśnie powołują się na przykład na Psalm 139 i tam w wierszach 7-10 pisze tak: dokąd ujdę przed tchnieniem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w Szeolu, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. Jak więc to rozumieć? Że gdziekolwiek się znajdziemy, tam jest Bóg. Musimy po prostu brać całość fragmentów, które mówią o Bożej obecności, o Bożym przebywaniu. Mamy fragmenty, które pokazują nam, że Bóg mieszka w niebie. Na przykład Psalm 103, wiersz 19 mówi nam, że Jahwe na niebiosach utwierdził swój tron. Tam jest Boży tron, na niebiosach. A Królestwo Jego panuje nad wszystkim. Księga Izajasza też nam mówi, 66 rozdział, pierwszy werset. Tak mówi Jahwe, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakżeż to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? A więc niebo jest Bożym tronem, a ziemia jest dla Boga podnóżkiem. A w modlitwie, której nas nauczył Mesjasz, to są takie słowa: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jeżeli Bóg jest wszędzie, to czemu mamy się modlić: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, a nie: Ojcze nasz, który jesteś w Afryce, w Chinach, w każdym miejscu? Mimo że Bóg nie ma ciała fizycznego, to jakieś ciało posiada, jakiś wygląd posiada, którego teraz nie jesteśmy w stanie zobaczyć, ale przyjdzie czas, że będziemy mogli oglądać Boga twarzą w twarz i wtedy zobaczymy postać Boga. I ta postać Boga jest umiejscowiona. Jego tron jest w niebie. To w jaki sposób w takim razie Bóg może być w różnych miejscach? W jaki sposób może być wszechobecny? Jak to rozumieć? Z innych fragmentów widzimy, że chodzi tu o to, że Bóg może mieć łączność z każdym miejscem na ziemi. To tak jak my dzisiaj. Dzisiaj nam to już jest o wiele lepiej zrozumieć niż może ludziom kilkadziesiąt lat temu albo kilkaset lat temu. Bo mamy dzisiaj internet. Możemy mieć łączność z każdym miejscem na ziemi. Słyszeć głos, widzieć obraz, prowadzić dialog. I w sekundach głos przechodzi w jedną i w drugą stronę. Obraz tak samo. Czytamy w Przypowieściach 15 rozdział 3 werset. Oczy Jahwe są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych. Czyli po prostu Bóg widzi z nieba wszystkich ludzi. Na całej ziemi. Nikt się przed Nim nie ukryje. I na tym polega Boża wszechobecność. Księga Hioba 28-24 mówi podobnie. Bo tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Czyli to nam potwierdza. Bóg jest na niebie, tam ma tron, ale widzi wszystko, co jest pod niebem, czyli na ziemi. I patrzy na krańce ziemi. Wszystko widzi. A łączność z ludźmi może mieć poprzez łącze bezprzewodowe. Tak jak dzisiaj mamy internet.
czyli poprzez tchnienie święte, Ducha Świętego. To jest właśnie takie łącze z człowiekiem. Boży powiew, Boże tchnienie, Boży oddech, który dotyka nas i przez który możemy się komunikować z Bogiem. Właśnie tym swoim tchnieniem świętym napełniał Bóg mężów Bożych, dawał im moc przez to, przemawiał do nich przez to tchnienie święte. Ale oprócz tych czterech atrybutów, przez które możemy poznać Boga, które dotyczą tylko i wyłącznie Boga, są jeszcze takie atrybuty moralne, które dotyczą Boga, ale mogą dotyczyć też ludzi. Czyli możemy powiedzieć, że Bóg jest ich źródłem i Bóg chce, żeby także z tych atrybutów korzystali ludzie. Z tych atrybutów skorzystał Mesjasz i Bóg chce, żeby stawały się też one naszym udziałem. Czyli oprócz tych czterech podstawowych, które dotyczą tylko Boga i przez które możemy poznać, kto jest Bogiem, bo mówimy, jak poznać Boga, właśnie poprzez te cztery podstawowe atrybuty, ale też poprzez te atrybuty moralne, które teraz przedstawię, ale te kolejne atrybuty moralne dotyczą już nie tylko Boga, ale właśnie też i innych osób. Są to cechy charakteryzujące Boga, które dotyczą Jego, ale odnoszą się też do Jego stworzenia. Bóg chciałby, aby człowiek je także posiadał. A więc tym atrybutem jest na przykład świętość i chwała. Źródłem świętości i chwały jest Bóg. Świętość to absolutna czystość, nieskazitelność, bezgrzeszność. Bóg jest doskonale święty. Święty znaczy inaczej oddzielony. Oddzielony od zła, oddzielony od tego, co zaprzecza Jego istocie, Jego prawu. Bóg jest doskonale święty we wszystkim, co myśli, we wszystkim, co czyni i we wszystkim, co mówi. I już w Księdze Kapłańskiej, tam gdzie były przykazania pokarmowe podane, było powiedziane: uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. A więc Bóg dawał przykazania, które chciał, aby ludzie wypełniali i powiedział, że gdy te przykazania będziemy wypełniać, to w ten sposób się uświęcamy. Jeżeli więc dzisiaj ktoś odrzuca Boże przykazania, to odrzuca Bożą świętość, to wybiera życie bez świętości, nie chce się oddzielić od zła, od grzechu, od tego, co Bogu się nie podoba, bo On nawet nazwał właśnie w tym samym przykazaniu, że gdy spożywamy zwierzęta nieczyste, to czynimy obrzydliwość. A Bóg nie chce, żebyśmy czynili obrzydliwość, ale chce, żebyśmy byli święci, nienaganni. I dlatego właśnie Księga Kapłańska 11:44-45. A bowiem ja, Jahwe, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi. Bom ja, Jahwe, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bo jam jest święty. Egipcjanie jedli te płazy, te zwierzęta nieczyste, ale Bóg chciał, żeby Izrael był oddzielony od grzechu, od zła. I myślę, że gdyby dzisiaj Bóg dawał przykazania, to dzisiaj dodałby tu jeszcze: nie zanieczyszczajcie się cukrem, nie zanieczyszczajcie się przetworzonym pokarmem i może by wymienił szereg różnych rzeczy, które powinniśmy w dzisiejszych czasach odrzucić. Bo dzisiaj człowiek zrobił sobie skażoną żywność, sztuczną żywność, którą Bóg nie zamierzył dla naszych organizmów. I która powoduje, że powstają różne choroby i osłabia się nasz organizm. I to samo wezwanie do świętości mamy w pierwszym liście Piotra. Właśnie Piotr w zasadzie cytuje to z tych przykazań pokarmowych. Pierwszy list Piotra 1:16. Piotr mówi: ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A więc to Bóg jest święty, On jest źródłem świętości, On jest święty jako pierwszy, ale chce, żebyśmy tą świętość i my osiągnęli. Święty był Mesjasz, bo odrzucił grzech, bo grzechu w nim nie znaleziono. Czytamy, że był bez grzechu. Ale do tej świętości i my mamy dążyć. Mamy odrzucać grzech, uświęcać nasze życie, aby podobać się Bogu. Księga Wyjścia 15:11 mówi: któż jest jak ty wśród bogów, Jahwe? Któż jest jak ty wzniosły w świętości? Wzniosły w świętości.
W księdze Habakuka 1:13 czytamy: Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Zbyt czyste, żeby patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. I dlatego nie możemy dzisiaj zobaczyć Boga. Nie możemy się do Niego zbliżyć tak blisko, bo przed Jego oblicze nie może wyjść nic nieczystego, nic grzesznego, nic, co jest nieświęte, co jest grzeszne, skalane. Bóg nie może patrzeć na zło, na bezprawie. Czy my wzorujemy się na tym? Czy też chcemy być tacy jak Bóg? I też nie możemy patrzeć na zło. Też nasze oczy są takie czyste, że nie chcemy patrzeć na bezprawie, na zło. Do tego powinniśmy dążyć. Nie powinniśmy mieć pragnienia przebywania tam, gdzie jest zło i bezprawie. Powinno w nas być pragnienie, żeby być tam, gdzie jest pokój, sprawiedliwość, miłość. Hiob mówi potem kilka rozdziałów dalej, w 6 rozdziale, 10 werset, wyraża tam zdanie, że miałby jeszcze tą pociechę i skakałbym z radości mimo srogich cierpień, że się nie zaparłem słów świętego. On Boga nazywa świętym. Bóg jest po prostu świętym. A Księga Izajasza 6:3 nawet podkreśla to jeszcze dobitniej. I aniołowie wołają jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Jahwe zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. A więc nie tylko tak jak człowiek, któremu może się udało osiągnąć jakiś stopień świętości, ale Bóg Jahwe jest święty, święty i jeszcze raz święty. Po prostu tak wielka świętość. Księga Ozeasza 2:9. Nie wyleję mego srogiego gniewu. Nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród ciebie jako święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Bóg mówi: jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Bo niektórzy mówią, że Bóg może się zamienić w człowieka, albo że Mesjasz był Bogiem, a równocześnie człowiekiem. Bóg mówi, że nie jest człowiekiem. I mówi też, że On jest pośród nas jako ten święty. I Księga Apokalipsy też tutaj podkreśla świętość Boga. Czytamy, że te postacie, które miały po 6 skrzydeł, a wokoło były pełne oczu, nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy, śpiewały: święty, święty, święty jest Jahwe, Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. Apokalipsa 4:8 to jest. I gdy Bóg uczynił świątynię w Izraelu, to też uczynił tam miejsce, gdzie miała przebywać Arka, i to miejsce nazywało się Najświętsze, oddzielone, bo tam były Boże przykazania. A list do Hebrajczyków mówi o tym, że w tej świętości możemy też my uczestniczyć, że tamci karcili nas według swego uznania na krótki czas. Bóg zaś czyni to dla naszego dobra, po to, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. A więc jest to atrybut Boga, w którym możemy uczestniczyć, do którego powinniśmy dążyć, który powinniśmy osiągać. Kolejny atrybut Boga, do którego powinniśmy dążyć, którego Bóg jest źródłem, to jest sprawiedliwość, to jest prawość, to są takie synonimy, sprawiedliwość i prawość. Sprawiedliwość jest po prostu świętością sprzeciwiającą się grzechowi. Druga Księga Kronik 12:6. Wtedy książęta izraelscy oraz król ukorzyli się i rzekli: Jahwe jest sprawiedliwy. A więc sprawiedliwy to znaczy, że tam nie ma czegoś, co będzie niesprawiedliwe. Czasami się zastanawiamy, a jak Bóg osądzi tych ludzi albo tamtych ludzi, którzy może nie słyszeli Ewangelii albo może nie poznali pełnej prawdy. Nie martwmy się o to, bo czytamy: Bóg jest sprawiedliwy, Jahwe jest sprawiedliwy, a skoro jest sprawiedliwy, to On sprawiedliwie wszystko osądzi. To do Niego należy ten osąd. Psalm 89:15 mówi, że sprawiedliwość i prawo są nawet podstawą Jego tronu, podstawą Jego panowania.
Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. Łaska i wierność idą przed Tobą. Psalm 97:2 mówi: obłok i ciemność wokół Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą tronu Jego. Czyli podobnie jak w tym 89 psalmie. Księga Izajasza 11:4: lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika i będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. U Boga nie ma kłamstwa, tam jest prawda. U Boga nie ma ciemiężenia niesprawiedliwego, niesprawiedliwych wyroków, że ktoś niesłusznie został skazany, źle został potraktowany, że była jakaś nieznajomość faktów i zostało coś źle rozstrzygnięte, bo u Boga sprawiedliwość jest pasem jego bioder. To jest podstawa jego tronu. I w Rzymian 3:26 czytamy: dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jeszuę. A więc Bóg jest sprawiedliwy i też usprawiedliwia tych, którzy wierzą w Jeszuę. Kolejny atrybut Boga, ten moralny, do którego my także powinniśmy dążyć, to miłość. Miłosierdzie, dobroć. Miłość zawiera łaskę. Miłosierdzie, uprzejmość, dobroć, życzliwość. Te cechy Bóg przejawia wobec całego stworzenia. Już w Księdze Wyjścia czytamy o tym. W pierwszych księgach Biblii, bo niektórzy mówią: przedtem Bóg był surowy, a teraz dopiero jak przyszedł Mesjasz, to Bóg okazał miłosierdzie i miłość. A tak naprawdę przez całą historię mamy i sprawiedliwość Bożą, i miłość Bożą. I cały czas przez całą historię możemy widzieć w Bogu te cechy, te atrybuty. Księga Wyjścia 34:6. Wtedy Jahwe przeszedł obok niego, a on zawołał: Jahwe, Jahwe, Boże miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Bóg taki jest, miłosierny, łaskawy, bogaty w łaskę i wierność, nieskory do gniewu. Księga Powtórzonego Prawa, 7:8. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Jahwe do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz w miłości swej ku wam, w miłości swej ku wam. I dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom. Wyprowadził was Jahwe możną ręką i wybawił cię z domu niewoli. A więc Bóg okazał miłość wobec ludu Izraela. Zmiłowanie. I dlatego ich wyratował, zbawił. Psalm 103, wersz 8 mówi: miłosierny i łaskawy jest Jahwe, cierpliwy i pełen dobroci. Ewangelia Jana 3:16: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc kto umiłował świat? Człowiek? Anioł? Nie, czytamy, to Bóg umiłował świat, że dał plan zbawienia, dał ratunek dla człowieka, dał swojego Syna, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tym źródłem miłości jest Bóg. Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam. Bóg daje dowód, że ma miłość skierowaną do nas. W jaki sposób? Przez to daje dowód swojej miłości, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest dowód Bożej miłości do nas. Że On dał Mesjasza, aby ten za nas umarł. Pierwszy list Jana 4:8-10. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Widzicie? Kto nie miłuje, nie zna Boga. Czyli Bóg jest źródłem miłości i my z tego źródła czerpiemy. I my tą miłość też mamy objawiać do drugiego człowieka. A kto nie miłuje, ten nie zna Boga. Gdyż Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas. W czym? W tym, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.
Bóg nas umiłował, umiłował człowieka i tak wyratował swój lud z Egiptu, tak samo i uratował nas przed potępieniem, przed karą za grzech. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. I czytamy też o Bożej litości. Psalm 51:3. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje. Czyli ludzie już wtedy, gdy jeszcze nie było ofiary Mesjasza, wołali do Boga o Boże zmiłowanie, o Boże przebaczenie, bo wiedzieli, że to jest Bóg miłosierny. I że jeżeli szczerze zawołają do Boga, to Bóg może przebaczyć, Bóg może oczyścić, Bóg może zgładzić te występki. Dlatego kierowali swoje zawołanie do Boga. Nie wołali do jakiegoś innego człowieka, nie wołali do jakiegoś anioła, ale wołali do Boga, który jest najwyższy nad całą ziemią, który jest Stwórcą. Psalm 69:17. Wysłuchaj mnie, Jahwe, bo dobrą jest łaska Twoja. Według wielkiego miłosierdzia Twego wejrzyj na mnie. I Izajasza 55:7 mówi, że niech się nawróci do Jahwe, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. I jeszcze jeden atrybut, jedna cecha, która pokazuje nam Boga, do której powinniśmy dążyć, to Boża niezmienność, stałość, wierność. Bóg nie podlega zmianom co do swego charakteru, istoty, moralności. Jeżeli coś dla Boga jest święte, to nie jest tak, że dzisiaj to jest święte, a jutro się Bóg rozmyśli i jutro już będzie nieświęte. Jeżeli coś dla Boga jest grzechem, obrzydliwością, to jest tak cały czas. Bóg się nie dostosowuje do kultury, nie mówi, kiedyś homoseksualizm był grzechem, ale dzisiaj się zmieniły czasy, musimy uwzględnić dzisiejszą kulturę, dzisiejsze warunki, albo jakikolwiek inny grzech. Mamy szanować wszystkich ludzi, ale grzech pozostaje grzechem. Czy to będzie grzech cudzołóstwa, czy zabójstwa, czy jakikolwiek inny. Bóg jest niezmienny, stały, wierny. Jeżeli dla Boga świętością jest zachowywanie szabatu, jeżeli jest to Jego nakaz, a grzechem jest łamanie tego nakazu, to nie było tak tylko przez jakiś czas w historii, a dzisiaj już się zmieniły czasy, musimy się dostosować do kultury, ponieważ w naszym kraju inny dzień jest dniem wolnym. Bóg jest niezmienny. Jeżeli dał dekalog, dał swoje przykazania moralne, to są one stałe, niezmienne. Bóg nie zmienia co chwilę swoich nakazów. Nie jest tak, jak w historii chrześcijaństwa możemy obserwować, że przez 1000 lat duchowni się mogli żenić, a nagle w XI wieku wprowadzają celibat, od dzisiaj to już jest grzech. Czyli przedtem nie był grzech, a teraz jest grzech. 1000 lat nie był grzech, 1000 lat kolejnych jest grzech. U Boga tak nie ma. Jeżeli coś jest grzechem, to jest cały czas grzechem. A jeżeli jest świętością, to jest cały czas świętością. A dla Boga świętością jest, jeżeli jesteśmy posłuszni Jego przykazaniom, Jego nakazom. Więc tak kierujmy swoje życie, żeby uwzględniać Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu, żeby Bóg był najważniejszy, żeby cokolwiek będziemy robili, czy w naszym życiu rodzinnym, czy w naszym życiu zawodowym, żeby te wszystkie rzeczy, które będziemy robili, żeby uwzględniały Boże przykazania. Jeżeli ktoś nam podsunie pokarm, a się okaże, że to nie jest pokarm, tylko są to rzeczy, które Bóg zakazał spożywać, te rzeczy, które Bóg zakazał spożywać, one nie są pokarmem. Dzisiaj ludzie to nazywają pokarmem. Mówią, tu masz pokarm, ale to dla Boga niekoniecznie musi być pokarm. Pokarmem jest to, co Bóg nam dał do jedzenia. To, co Bóg nam pozwolił spożywać. Jeżeli ktoś nam powie, dzisiaj jest szabat, ale może zróbmy to albo tamto. Jeżeli widzimy, że Bogu się to nie podoba, że jest to łamanie Jego dnia, to róbmy tak, żeby zachowywać ten nakaz. Jeżeli ktoś powie, no Bóg nakazał czcić rodziców, ale może nie do końca tak trzeba, może można
ich gdzieś tam oddać, żeby ktoś inny się nimi zajął. Albo są różne sytuacje, czasami tego wymaga, żeby była jakaś opieka nad jakimś człowiekiem starszym. Jego stan zdrowia tego wymaga. Ale chodzi o to, żeby to, co Bóg nakazał, żeby też zachowywać, żeby nie odrzucać Bożych przykazań. Bóg nakazał: nie czci bałwanów, nie rób sobie posągów. A my powiemy: no ale ja się nie modlę do obrazu, ja się modlę tylko przed obrazem. No i wybrnąłem z sytuacji, mogę robić sobie obrazy, figury, bo nie do obrazu, tylko przed obrazem. Ale Bóg nazywa to grzechem, obrzydliwością. Bóg nie chce, abyśmy klękali przed obrazem, przed figurą. Bóg chce, żebyśmy tylko wołali do Niego, do jedynego Boga prawdziwego. A więc Bóg nie podlega zmianom swego charakteru. Nie jest tak, że co chwilę zmienia zdanie, że dzisiaj mówi tak, a jutro inaczej. Jest stały w swoich decyzjach i my też powinniśmy być stali. Jeżeli podejmujemy decyzję, chcemy iść za Bogiem, chcemy być Mu posłuszni, to niech to będzie coś stałego. Nie bądźmy tacy, że dzisiaj idę za Bogiem, a jutro już mam gorszy dzień, to dzisiaj sobie odpuszczę. Księga Malachiasza 3:6 mówi: zaiste ja, Jahwe, nie zmieniam się. Psalm 33, wiersz 11 mówi: plan Jahwe trwa na wieki. Zamysły serca Jego na chwilkę? Nie, z pokolenia w pokolenie. A Psalm 102, wiersz 28 mówi: ale Ty pozostaniesz ten sam. Nie skończą się lata Twoje. Pozostaniesz ten sam. List Jakuba 1:17. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany. Żadnej odmiany. Ani nawet chwilowego zaćmienia. Nie tylko, że nie ma żadnej odmiany, to nawet na chwilkę Bóg nie folguje, nie dokonuje jakiejś zawieszenia swoich nakazów. A więc widzimy te Boże atrybuty. Widzimy te atrybuty, które dotyczą tylko i wyłącznie Boga, i poprzez te atrybuty możemy Boga poznać. Jeżeli widzimy, że jest On Bogiem Wszechmogącym, że jest On Bogiem Wszechwiedzącym, że jest On suwerenny, ale też wszechobecny w tym znaczeniu, że może mieć łączność z każdym miejscem na ziemi i nic nie ujdzie Jego uwagi. Ale też widzimy, że jest źródłem świętości, widzimy, że jest źródłem sprawiedliwości, źródłem miłości i źródłem niezmienności, stałości, wierności. Ale jak do końca tego Boga poznać? Ja kiedyś, gdy byłem kawalerem, szukałem żony. No i chciałem poznać dziewczynę, która będzie moją żoną. No i w jaki sposób mogłem tą dziewczynę poznać? Po pierwsze, jako mężczyzna patrzyłem na wygląd, a więc moimi oczami, czy mi się podoba. Jedną odrzuciłem, drugą odrzuciłem. O, ta mi się podoba. Potem kolejna rzecz, skoro mi się podoba ta dziewczyna, no to z nią zagadam. Poznam ją, poznam jej myśli, czy chcę iść za Bogiem, czy mamy wspólne tematy. A więc pierwsze było, że patrzyłem na wygląd. Jako mężczyzna, mówi się, że mężczyźni są wzrokowcami, że najpierw patrzą na wygląd. Potem patrzyłem, czy mamy wspólne zainteresowania, czyli rozmawialiśmy wspólnie. Później szliśmy na spacer, pewnego razu chwyciłem ją za rękę, a więc dotyk. Czyli widzimy już trzy zmysły. Wzrok, słuch, potem dotyk. Już czuję jej ciało, trzymam ją za rękę. Potem relacja się pogłębia, potem się bierze ślub, potem na przykład się możemy już przytulić, a więc jestem blisko, czuję jej zapach. Możemy się pocałować, mogę powiedzieć, czuję jej smak. A więc pięć zmysłów człowieka. Wzrok, słuch, dotyk, zapach, smak. I w ten sposób mogę poznać moją żonę, używając zmysłów. No ale Bóg nie ma ciała. To jak poznać Boga? Czy możemy zmysłami poznać Boga?
Nie możemy go zobaczyć, czyli oczy wykluczone. Nie możemy go usłyszeć, bo nie ma słyszalnego głosu, który byśmy słyszeli, więc uszy wykluczone. Nie możemy go dotknąć, więc dotyk wykluczony. Nie możemy się do niego przytulić, czy poczuć jego zapachu, albo zasmakować go. Pięć zmysłów człowieka nie jest w stanie doprowadzić nas do poznania Boga. A więc Boga nie możemy poznać naszymi zmysłami, bo Bóg nie ma ciała. Bóg mieszka w światłości niedostępnej. Do Niego nie ma przystępu to, co grzeszne, to, co nie jest święte. A więc nie jest możliwe poznanie Boga zmysłami. Zobaczenie, usłyszenie, powąchanie, posmakowanie, dotknięcie. Czytamy w pierwszym liście Tymoteusza 6,16, że jest to jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Więc jeśli nie możemy Boga poznać fizycznie poprzez zmysły człowieka, to możemy go poznać jedynie duchowo, czyli poprzez nasze myśli, poprzez nasz umysł. Nie poprzez fizyczne zmysły, które mamy w ciele, ale wewnątrz, poprzez nasz umysł, duchowo, poprzez tchnienie Boże, które łączy się z naszymi myślami. A więc pozostaje jedynie ta druga możliwość, poznanie Boga na drodze rozumowej. Bóg odwołuje się do zdrowego rozsądku człowieka, gdy do nas mówi. Bo to, że Bóg istnieje, to o tym świadczy całe dzieło stworzenia. O tym świadczy Pismo Święte, które widzimy, że powstawało przez wieki, pisane przez różnych autorów, a mimo to tworzy jedną spójność i jeszcze dodatkowo zawiera różne proroctwa, które się wypełniły. Widzimy, że jest przez Niego natchnione. O istnieniu Boga świadczy też historia Izraela, w której był On obecny, a także zapowiedź i realizacja posłannictwa Mesjasza, ale także nasze sumienie, które nam podpowiada, że coś uczyniliśmy źle, ale które też pragnie Boga. Ale fizycznie tego Boga, chociaż wiemy, że On istnieje, nie możemy poznać zmysłami, tak jak drugiego człowieka, ale możemy Go poznać duchowo, czyli naszym rozumem. I w Księdze Izajasza sam Bóg odwołuje się do naszego rozumu. Księga Izajasza 46, wiersze 26-28. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Czyli patrzymy na przyrodę. Nasz umysł to analizuje, że to niemożliwe, żeby to wszystko samo powstało. I nasz umysł już przyjmuje do wiadomości, że jest ktoś, kto to zaprojektował, kto to stworzył, Stwórca. Patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Jahwę, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Jahwę, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. I list do Rzymian 1,20, który już nam dobitnie mówi, bo niewidzialna jego istota, niewidzialna, czyli nie poznamy go zmysłem, wzrokiem, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach, czyli oglądamy w dziełach i wtedy poznajemy, że Bóg jest, i poznane umysłem, czyli nasz umysł może analizować i przyjąć do wiadomości to, co Bóg mówi w swoim słowie. Tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Czyli żaden człowiek nie może powiedzieć, nie miałem możliwości poznać Boga, bo świadczy o tym przyroda, że Bóg istnieje. Może to być poznane w dziełach, ale też Bóg może być poznany umysłem. I dlatego Bóg, gdy do nas przemawia przez swoje słowo, to kieruje się zawsze do naszego umysłu. Daje wezwanie, żebyśmy to my podjęli decyzję. Bóg daje nam wolną wolę
I my w naszym umyśle decydujemy, czy przyjmiemy to słowo, czy nie przyjmiemy. Czy pójdziemy za Bogiem, czy nie. Czy będziemy Mu posłuszni, czy nie. Czy zgodzimy się na taki kompromis w naszym życiu, czy nie. Czy okażemy posłuszeństwo Bogu, mimo że przez to będzie nasza przyszłość niepewna, że może nie wiemy, jak to się wszystko skończy, bo ktoś nam daje jakieś wymaganie, żeby coś zrobić, ktoś ma od nas jakieś oczekiwanie, a my mówimy nie, okaże posłuszeństwo Bogu. Ale nie wiemy, co nas w konsekwencji czeka, jakie będą konsekwencje tego. Ale jeżeli jesteśmy gotowi zaufać Bogu, to Bóg nas poprowadzi. Bóg przemawia do naszego umysłu i kieruje do nas wezwanie, żebyśmy uznali Go jako najwyższego, żebyśmy Go rozpoznali jako Boga wszechmogącego, wszechwiedzącego, jako suwerena, jako tego, który może wszystko widzieć na całej ziemi, może być wszechobecny w naszym życiu, ale tego, który jest źródłem świętości, źródłem mądrości, źródłem miłości, stałości, niewidzialna Jego istota, Jego wiekuista moc i bóstwo już od samego stworzenia świata mogą być oglądane w dziełach i poznane umysłem. Chciejmy więc Boga naszego poznawać. Studiujmy Jego Słowo. Rozważajmy to, co Pismo Święte mówi o Bogu. I poznawajmy, jaki Bóg jest. I chciejmy iść za Bogiem i stawać się na Jego podobieństwo. Tak czytamy, że Mesjasz był odbiciem Boga, był odblaskiem Jego chwały. Chciejmy i my tacy być. Chciejmy być odbiciem Boga, odblaskiem Jego chwały, żeby inni ludzie widzieli w nas światłość. Chciejmy, aby te cechy, które charakteryzują Boga, były obecne w naszym życiu. Te cechy moralne. Żeby ta świętość, miłość, mądrość, niezmienność były w naszym życiu. I poznawajmy Boga, bądźmy Mu posłuszni. Amen.